Po meczu Orlik Opole kontra Mistrz Polski Sanoka, wynik 3-0 dla Orlika. Trenerzy obydwu drużyn, pan Mirosław Fryczer i pan Hubert Dymkowicz, tak? Pan Ćwikła, przepraszam bardzo, pan Ćwikła i trener Szopiński. Poproszę o opinię trenerów obydwu drużyn, zaczynając oczywiście od przedstawiciela drużyny gości. Pierwsze, co się należy, to na pewno gratulacje dla drużyny Orlika. Grała bardzo dobry mecz, natomiast bardzo słaby i w obronie, bo tak mieliśmy tam swoje okazje, niestety zaporem był dla nas Johnny Murray i to bardzo słaby mecz z naszej strony. Dziękuję bardzo. Pan trener Jacek Szupiński. Dziękuję bardzo. Gratulacje, bo faktycznie drużyna nasza zagrała dzisiaj dobry mecz poza pierwszą tercją, gdzie troszeczkę zagraliśmy bojaźliwie. Gdzie prokurowaliśmy sobie kilka sytuacji takich, nie wiadomo, gdzieś błąd w komunikacji i kilka sytuacji sam na sam, ale uratował nas wtedy Marej. I w zasadzie w tym momencie dopiero od drugiej tercji zaczęliśmy grać już coraz lepiej, przede wszystkim konsekwentniej, graliśmy cierpliwie. Było dużo determinacji w naszych poczynaniach, poświęcenia i tak właśnie to musi wyglądać, że każdy walczy za drugiego, że jest to drużyna, która ma jeden cel. Mieliśmy ten cel dzisiaj wygrać i tak widzieliśmy, że czeka nas bardzo trudne zadanie, ale taki cel mieliśmy zresztą przed każdym meczem. Wychodzimy z nastawieniem, żeby wygrać. Udowodniliśmy już nie pierwszy raz, że potrafimy walczyć z drużynami z czołówki tabeli, z którymi udawało nam się już niejednokrotnie wygrać. No dzisiaj cieszy przede wszystkim ta cierpliwość i gra do samego końca. Tam nie daliśmy się w końcówce też sprowokować, bo już mamy nauczkę po meczu z Unią, gdzie tam trochę się nam zaratowały głowę, gdzie prowadziliśmy 1-0 mecz i później mecz nasz został przegrany.